Pytanie, ale bardzo proste. Słuchajcie Państwo, a może my się zniesiemy na poziom 300 zł i ten taki przyziemny, banalny problem jak brak flag dla miasta i brak tej dekoracji, dołączymy do naszego grona jeszcze tutaj pana burmistrza, 16 razy 300, 4800 zł. Przy 70 słupach, jak tutaj pan radny mówił, około, to my chyba za te pieniądze po 10 zł, to moglibyśmy kupić ze 400 parę flag. Także nie wystarczy nam miejsc do dekoracji. Natomiast pozwolimy sobie jeszcze na iluminację i to będzie, i będzie. Także skalkulowane, to by było wstyd, żeby tak składało. Jeśli nie, słyszymy i widzimy kręcącą się głowę, że nie ma pieniędzy, no więc bardzo proszę, to będzie najprostsze rozwiązanie, to takie jeszcze do świąt realne do zrobienia. Ja jestem pierwszy, żeby... Popieram. Także... Co, że jeśli to nie będzie w sumie później już wstydem dla urzędu. Ale w takich... Panie burmistrzu, tak naprawdę flag i koszt flag i zrobienia flag to jest 1000 zł. Nie oszukujmy się, na całej głównej ulicy Przestorze. 70 słupów. Flaga, karobita sprawdza, 5-8 zł. Koszty uchwytów, żeby przerzucić na MZGK, który zrobi te uchwyty i zamontuje.